Cześć, witam was bardzo serdecznie. Jesteśmy sobie w Korzybiu na Mistrzostwach Polski. W sumie najważniejsza impreza, jaka jest organizowana przez Polską Federację Freestyle'owo-Futbolową. Są to eliminacje do światowych finałów Mistrzostw Świata Red Bull Street Style. Dzisiaj mamy finały. Ale zanim to się wszystko stało, były kwalifikacje i przyjazd zawodników. Miało to miejsce wczoraj. I ja i Leja jesteśmy w finałach Mistrzostw Polski. Ja trafiłem na pierwszą battle z Szymonem Skalskim, więc no nie będzie prosto. Leja zaś ma battle z Kondziem Dybasiem, czyli obecnym mistrzem świata w kategorii Challenge. No i właśnie wczoraj też był Challenge Mistrzostwa Polski w Challenge'u. Nasz członek Just Freestyle Maciek Leja wziął udział w tym Challenge'u i naprawdę nieźle mu poszło. Zajął trzecie miejsce. Tak wiem. I uwaga, nowa konkurencja, nie wiem czy gdziekolwiek, na jakikolwiek turnieju była taka konkurencja, Best Combo. Chodziło o to, by wykonać jak najlepszą próbę kombinacji. Ma się na to 4 próby, no i dzisiaj zobaczymy, kto wygrał tę konkurencję, bo dzisiaj dowiemy się, jakie są wyniki. Wczoraj były również eliminacje do kategorii Under 18, czyli dla zawodników poniżej 18 roku życia. Dzisiaj będzie finał i battle o trzecie miejsce. Pozdrawiam bardzo serdecznie Piotrka Kielara. Masz tam rozwalić, pamiętaj. Tak, Kielar jest w finale, a to oznacza wielki krzyk, bo gość po prostu, moim zdaniem, jest w stanie zdobyć Mistrzostwo Świata kiedyś. Zobaczycie na przebitkach, jak gość gra. Jaram się niesamowicie. No to widzimy się na finałach. Zobaczycie na pewno na battlach, jak nam pójdzie. I trzymajcie za nas kciuki, no nic więcej. Peace, yo. Zaraz zaczynamy finały. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Proszę, mamy cię. Zdrowo odżywiający się freestylerze. Nie no. Ja muszę. Jest Red Bull, no to możesz. Co powiesz o swoim przeciwniku i ogólnie jak się czujesz na battle? Generalnie chodzi ci o Kala? Tak, o Ksero Kalaputy. Co, no jestem trochę przeziębiony. Boli mnie głowa, ale myślę, że na to minutę gry powinien dać radę spokojnie. Adrenalina zrobi swoje, wiem coś o tym. Także nie powinieneś się martwić. A po baty idę spać. Pogadam może z moim przeciwnikiem w pierwszej fazie. Jak ta się czuje w dwukrotnym światach w eliminacjach do Red Bulla? Już raz wygrałeś Red Bull Street Style. Pierwsza battla, to masz ze mną. Jak się czujesz? Czuję się mega zrelaksowanie. Mega wychillowany jestem. W sumie wczoraj byłem bardzo zblazowany, dzisiaj czuję się na pełnym chillu. I raczej nie mam jakiegoś planu w głowie. Zobaczymy, jakie bity będą lecieć, co zapoda nam DJ Widget. No i zobaczymy, co się wydarzy. Powiedz mi może, co myślisz o tym nowym systemie wejść No Limits, bo to jest nowość, która weszła w tym roku. Już na Focusie grałeś i teraz na eliminacjach. Co myślisz o tym? To jest coś dobrego, coś nowego, czy lepiej zostać przy wejściach 30-sekundowych? Dla mnie to jest coś nowego i coś dobrego. Dobrego ze względu na to, że nie mamy presji czasowej.
nie musimy się spinać. No i to na pewno lepiej działa na głowę, nie ma takich nerwów, nie ma pośpiechu, a przez to, że nie ma pośpiechu, możemy być bardziej dokładni i kończyć swoje sety, kiedy chcemy. Tak, tak, ja zawsze na przykład miałem jakiś trik na koniec zaplanowany i zawsze nie mogłem zdążyć, bo miałem piłkę nie w tym momencie, gdzie chciałem i myślę, że to też jest świetne ułatwienie. No z całą pewnością, dlatego tak jak mówię, no nie ma tej presji czasowej. I jeśli braknie ci tu, jeśli jest ten limit czasu, może ci braknąć tych 2 sekund, a tutaj kończysz kiedy chcesz. A widzisz jakieś minusy tego systemu? Minusy to na pewno ze strony organizacyjnej, że ciężko przewidzieć, kiedy na przykład zakończy się impreza, ale jako zawodnik nie ma tu dla mnie minusów. No to wszystko. To dziękuję ci i powodzenia dalej. Dziękuję. Czujesz się Red Bullowo? Bardzo. Bardzo, bardzo Red Bullowo. No to jest coś. To nie są rurki z kremem, kurde. Nie było łatwo. Patrzcie, ja też mam. Też jestem częścią Red Bulla. Albo nie ma XL-ek. Ej ty, to jest MK Oversize. Zaczynają mi pumy śmierdzieć, to jest zły znak. To jest zły znak? Zły. To może nigdy, nie bierz udziału. Nigdy nie zostawiajcie po treningu pum w plecaku. Macie po plecaku i po pumach. Piękna prezentacja. Tam mamy busa, a ogólnie to jestem stamtąd. A dzisiaj się pojednokujemy. Co? A tu są zawodnicy. Enjoy your meal? Yeah. O. Carrot. Just promote the healthy lifestyle. Yeah. What you can tell us about the system of barrels, no limits? In Norway we have only been using 30 seconds each round, like most battles have done. But I'm really up to testing out new things. And I'm not really sure yet if I am for or against having open rounds, because I haven't thought it through enough yet. But I see there are upsides and downsides to both of it. So yeah, I'm not sure what I actually mean yet. Yeah, what do you think about level of Polish freestylers? I think Poland has maybe the biggest level in the world generally, if you see how many top freestylers there are in Poland. I think you can conclude with that, because like top 16 in Poland are almost all world class freestylers. So I would say Poland is the best freestyle country, actually. Yeah. When you can tell us about the young generation of freestylers in Poland? What I can say about the young freestylers? I think they have really good opportunities to make to get good in freestyle, because they grow up in this great freestyle country with a lot of top freestylers, so they can look up to and ask for tips. And also you have, I heard, a lot of tournaments in Poland, like 6 this year or something, if you include all the international ones. So yeah, I think they have good opportunities, and they should keep training hard, and they can reach the top too. Spójrzcie, co tu się dzieje. Tutaj jest bardzo dobra okazja do tego, żeby nabyć jakieś freestyle'owe ubrania. Po raz pierwszy widzę coś takiego w Polsce na zawodach, na których miałem w ogóle okazję być. Proszę, mamy Asa. Mamy tutaj Stylers. No i przede wszystkim. I przede wszystkim nasza marka. I piłka Roniego, to już w ogóle. 380 zł Team Case 2, polecam. Nowiutki. Maciej Malczak, co powiesz o tym sklepiku? No szczerze, nie wiedziałem, że to jest sklepik, ale o, widzę, że wasze koszulki. Także no, chyba super. Czyli jest kozacko, tak? Mi się wydaje, że tak. No widzę, no nie płacisz za przesyłkę, super sprawa. To był Maciej Malczak dla Just Freestyle. To byłem ja, pozdrawiam. Jak z kim masz battle, bo nie wiem? Z Cheetosem, Przenzolem. Podoba ci się tutaj? Jest to dla ciebie coś nowego może?
Jest to dla mnie coś nowego, to mój drugi turniej w życiu. Bardzo w porządku, na pewno lepiej niż na pierwszym Super Bowlu. No i generalnie fajnie, jaram się. A co powiesz nam o batlach No Limits? Czy to jest twoim zdaniem jakieś ułatwienie? Czy jednak byś został przy starym systemie? No, powiem szczerze, że nie miałem za bardzo okazji batlować się w tym starym systemie, trudno mi ocenić. Natomiast na pewno jest to fajna odmiana i ciekawa sprawa, warto przetestować. Zmęczony, nóżki już troszkę wymęczone, odczucia takie, żeby zrobić dobre show w finale i być z siebie zadowolonym po finale, niekoniecznie wygrywając ten turniej. Nowy reprezentant, na przykład Kalaputa na Red Bullu byłoby fajnym zróżnicowaniem, już byłem dwa razy na Red Bullu, także fajnie jakby wygrał, ale no nie odpuszczę, także zrobię swoje, zrobię co w mojej mocy, zobaczymy co się stanie. Czyli nie będzie miał łatwo. No łatwo myślę, że nie będzie miał, jak nie podropię, to nie będzie miał łatwo. Zobaczymy co się stanie. Oboje raczej jesteśmy zmęczeni, także każdy może podropić, każdy może nie podropić. No zależy. Zależy od dnia, od godziny, od pojedynku, od wszystkiego tak naprawdę. Ale widzę, że masz dobry humor. Humor dopisuję, humor zawsze mam dobry, szczerze mówiąc. Kurczę, ale blisko ten napad. No bo szeroki obiektyw, wiesz? Wow. No. Dobra. Całą twarz twoją widzę i tak. Mega. No mega. No jestem zajechany troszeczkę. Lekkie skurcze, w słabszej nóżce. Skurcze. Od dragonów. No, ale myślę, że zagramy. Parę rzeczy zostało, których nie zrobiłem. No ale troszkę ryzyka przy tym będzie na pewno. Zobaczymy. No tak. Bądźmy dobrej myśli. Oby wygrał lepszy. Do powodzenia. Dziękuję bardzo. Dobra. Mamy tu trzecie miejsce, Joterka. Jesteś zadowolony? Wygrałeś z Szymem. Powiem ci tak. Werdykt brałbym przed zawodami w ciemno. Naprawdę nie czułem się jakoś mega przygotowany pod te zawody. Mhm. Tak naprawdę szkoda mi trochę Szymka, bo dla mnie jest to najlepszy freestyler na świecie. No i no nie miał za dużo czasu na przygotowanie się do tej walki, tak? Przez to dużo drop, a to co zagrał to był kosmos. No niesamowity poziom. Ja też właśnie z nim miałem battle, więc trochę to odczułem. No ale cóż, no, trzecie miejsce. Miałeś półfinał podobny, jaki miałeś finał, kiedy zostałeś mistrzem Polski z Danielem Mikołajkiem. Co myślisz o tej walce? Wydaje mi się, że to jednak dwie różne walki. Wtedy byłem pierwszy raz w finale, nabuzowany emocjami. Ja wchodząc na tą walkę wiedziałem, że zagram na 120%. A tu jednak moje lenistwo dało znać i brakowało strasznie siły. Po pierwszej rundzie byłem wykończony. No jestem zły, bo przegrałem z całym sobą, ale... No tak ogólnie, raczej w freestylu jest. No niestety. Czasem jednak trzeba uznać wyższość innych. To co? Po tych mistrzostwach Polski pracujesz ciężej? Na razie muszę sobie zrobić parę dni przerwy, bo naprawdę jestem wykończony. No tak. Odzwyczaiłem się od tego trybu życia, ale kto wie, może się wybiorę za mistrzostwa Europy już niedługo. W Berlinie. No to życzymy ci szczęścia. Dzięki. Gratuluję bardzo. I tak, za chwilę zacznie Mikołaj albo Kala. Kto zacznie? Who's gonna be the start?
Who's gonna be the star? Fucked up. I widać, zawodnicy mają ciśnienie, każdy chce reprezentować Polskę i Kala zaczął. Brawo za odwagę. Zobaczmy, co on nam tutaj serwuje. Skala jak zwykle w swoim stylu. B-boy, kreatywny b-boy. I proszę. O, coś, czego jeszcze nie widziałem. Tak jest, catch. O, tak, o to chodzi. Ale ten gość ma luz. O, hairstyle. O, sitapa. Kolejna rzecz. Zaskoczył. No i jazda. Tak, tak, gra do zawodnika. I Sadw, i Amatwy odpalił się. Wow, coraz więcej, chcemy więcej, chcemy więcej. Jeszcze. O, szkoda tego dropa. Dobra, Michi, jedzie z APR-em. Jedzie, jedzie, kręci, kręci. Liperek i proszę, dragonowe kminy. Jazda, jazda, a łyna stan, o, do klipera, tak, i znowu powrót na apel. Dragon, o, i zakończył, bardzo ładnie, brawa, brawa, piękne, brawa. I Kala, aj, szkoda, że to nie wyszło. Wielka szkoda, ale dawaj, dawaj Kalaputa, lecisz z tym. Jazda, na bieżąco, tak, o to chodzi. No, drugi drop, nie wygląda to najlepiej, ale on zawsze ma jakiegoś asa w rękawie, zawsze. Proszę bardzo. Ajajajajaj. No nie najlepsze wejście, ale to się poprawi, to się wyklepie. No to Miki się rewanżuje. I proszę. Yosuke. Shin. Rolling, rolling down. Proszę, ajajaj. No i Mikołaj. Na razie pokazuje, kto tu rządzi, ewidentnie. Tak jest. A, próba. Ajajajajaj. No i Kala założył czapkę. A tak, o to chodzi. I proszę, Pixie. I kolejne kminy w bloku. O tak. Jedziesz, Kala, jedziesz. O to chodzi. Proszę, knik, 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 knik. Nie. O, powrót. Nie tak. O to chodzi, o to chodzi. Ajajaj. Kala. Czy to był koniec wejścia? Nie, jeszcze nie. Jeszcze aper. Jeszcze secik aperowy. I o! Jazda, tak. Na razie zdania są podzielone. Mikołaj tak naprawdę decyduje, kto wygra. Podajcie, podajcie. Szykuje się. Ajajaj, jednak nie. Endeki, zwyczajne combo. O! So close to the signature trick. Yeah. I proszę. Aj, Georgie. Trzecie wejście ewidentnie podrobione. I koniec. Koniec. Brawa. Brawa. Batla. Godna batla na te zawody. Bardzo. Moim zdaniem chyba dogrywka. Chyba dogrywka, chyba dogrywka. A ty jak myślisz, dogrywka? O, powinna być dogrywka moim zdaniem, no naprawdę. Moim zdaniem Kala. Kala? Nie, Kala walczy o Red Bulla już bardzo długo. Trzecie wejście Mikołaja trochę nie wyszło. Trzecie wejście Mikołaja, tak. Ale za to drugie wejście Kali też nie wyszło. Ale pierwsze nie. Jedno wejście Kala miał takie bardzo świetne. To jest z tymi kolankami, z pistolami. Było świetne. Jedno wejście było świetne, ale jedno wejście było totalnie zdropione. Ale, tak? Ale Mikołaj chyba więcej dropów, nie? Porównywalnie.
Dobra, w każdym bądź razie zobaczymy. Kamera, obrót, odwrót. Tak jest. Dziękuję. Kto wygra? Lepszy. Kto? No ten lepszy. No kto? Ten lepszy. Kto wygra? Kala. Kocie, kto wygra? Kala. Freestyler nie wygra. Tak jak Kamalio powiedział, największą wadą freestylerów, polskich freestylerów jest to, że... No, drink too much. Teraz to scenzerujesz. No to pierdalają na afterach, no. Trzeba to zmienić. No dobrze. Ja nie piję alkoholu. No i bardzo dobrze, no i podziwiam cię za to. Mocny jest ten, kto mało pije, nie ten, co dużo pije. Takiego jestem zdania. Mocny jest ten, kto robi skórę move do combo na battle. Z kądziem. No, no albo sześć tatów wente z Szymem. No, trzeba było się za challenge odegrać, ale także, no... No pokazać swoją predyspozycję, ale top 8 na te zawody miałem. To był taki mój szczytowy cel, szczytny cel. I osiągnąłem, także jestem bardzo z siebie zadowolony, bardzo, bardzo. Powiem wam, że ja się cieszę, że jakkolwiek nawiązałem walkę z Szymem, że zrobiłem dobre combo, zarobiłem dobre wejścia. Pierwsze wejście, ten No Limits jeszcze trochę nie odczuwam dobrze, jeszcze nie jestem doświadczony. Pierwsze wejście tak długo zagrałem, że po prostu już kondycja trochę mi siada. Wiecie, ja poczułem trochę za duże flow, ale potem jak zszedłem ze sceny, pomyślę sobie: Boże, Szymon, graj jak najdłużej, ja nie mam siły. No i kurde, zagrał krótkie wejście. Ja musiałem zmęczony grać następne wejście, więc doświadczenie jego wygrało. No ale co, wyszedłem z twarzą trochę z tego pojedynku. Wiadomo, o co chodzi. Ja ogólnie bardzo dobrze się czuję w No Limits. Wiadomo, że to jest coś nowego, ale... Zawsze, nie wiem, mój freestyle miał coś wspólnego właśnie z breakdance'em, z takim tańcem, z takim odzwierciedlaniem siebie, z grą do przeciwnika. Zacząłem to robić, czuję się w tym coraz lepiej i ogólnie no, te zawody bardzo mi przypominają na przykład Red Bull BC albo coś takiego. Takie zawody, gdzie praktycznie to jest taniec, ale z piłką. Ale też taka atmosfera tu jest świetna. Też, ten dym, który... Ten dym, który się wydobywa tam spod sceny, robi świetny klimat. Ogólnie mamy świetnego konferencjera, Franek, Pisio, Propsy i Alla Masa. I kiełbasa. Szkoda, że całego JF nie ma, co? A, jestem ja, ty. No lipa. Rudy kot. Lipa, co ty zrobiłeś? Lipa, powinieneś tu być. Powinieneś tu dwa być. No lipa, nie? No lipa ma kontuzję. No i lipa, no nie ma miesiącu lipy, nie, jest lipa. W tym miesiącu ma wizytę u ortopedy, ma problem z kolanem, kontuzja podczas obozów, więc widzicie, jak się poświęcamy dla was na obozach. No ale co, wraca chyba w nowym roku i... 2.5 months, we want the freestyle. Freestyle, I miss you. Ostatnio w życiu coś takiego na Instagrama i mi się go szkoda zrobiło. Więc napiszcie w komentarzach, wracaj lipa. Tak, dokładnie, wracaj i... Wywołują cię! Maciek! Czyżby to best combo? Za co to? Best combo, tak. Maciek, best combo! Maciek! Maciek wygrał w kategorii najlepsze combo. Nie, oczywiście będzie rozdanie nagród, poteczki. Chcieliśmy się wyróżnić, pokazać. A to combo to było... Skóra mu, combo, ileś tam matów wente i aktat. Dobra, wracaj i gadamy dalej. Wygrałeś bez combo, jak się czujesz? Nie wiem, co powiedzieć tak naprawdę, bo... Apat w combo, parę alatów w sumie. To jest porównywalnie cięższy combo, ale możliwe, że zostałem doceniony przez to, że skóra move combo, parę matwów z rzędu, zakończone achtatwem, NT oczywiście, to jest mniej spotykane combo. Trudniej to zagrać, każdy się wybija z apatwami, zobaczcie. Przyjmijmy taki Hugo,
bardzo dużo ludzi gra patwy na te czasy, a nie każdy gra po prostu zwyczajnie skórę mów. Piotr Kielar zajął pierwsze miejsce, zabrał mi tytuł aktualnego mistrza Polski U18, ale propsuję gościa. Także jestem mega zadowolony z siebie i to best combo to już w ogóle. W końcu jakieś następne hardkorowe osiągnięcie. No, ale kurde piękne, masz piękną formę. Ja kurde, ja 10 dni nie grałem przed mistrzostwami Polski, miałem poprawki, miałem dużo zleceń montażowych i miałem przeprowadzkę, dużo nosiłem mebli. Ale teraz wracam na falę treningów, więc chyba w Łaszkach lub w Lubaszu będzie dużo lepiej. Rozbujamy ten jazz freestyle, tylko proszę, żebyście chodzili, polecali, obojętnie wiecie, nie męczyli wafla znajomym, tylko udostępniali. Nie męczyli wafla! Udostępniali. Udostępniali swoim znajomym, żeby wiedzieli, co to freestyle. W końcu mamy już takie czasy, taki rok, że freestyle futbol nie powinien być kojarzony w ogóle z piłką nożną. I mnie to nadal wkurza, że kurde, to ty chyba jesteś piłkarzem. Nie, tak nie powinno być. Nie, nie. No i słuchajcie, jeśli widzicie te relacje, zobaczcie, U18, jak dużo młodych zawodników grało. Jeśli zastanawiacie się, czy nie wpaść na takie zawody, to dobrze się zastanawiacie. Polecamy. Tak. Wpadajcie, spotkacie się z nami, spotkacie się z tym community i to jest naprawdę świetna okazja do zdobycia doświadczenia, nieważne jaki masz poziom. Nie czujcie się niżej, każdy z nas jest równy, tak samo jak i w internecie, tak samo we free. Przyjeżdżajcie na zawody, warto zacząć swoją przygodę freestyle'ową na tego typu zawodach, tym bardziej, że na te zawody przyjeżdża masa doświadczonych graczy i jest z czego brać przykład. No i pamiętajcie, po prostu trenujcie. I kto zostanie mistrzem Polski? 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 5 na Red Bulla, jak się czujesz? Kurczę, no niemożliwe. Ciężko to dociera na razie do mnie, no ale zobaczymy jak będzie. Że reprezentujesz Polskę i myślę, że zrobisz to jak najbardziej godnie. Zasłużyłeś. Kurczę, dziękuję. No i mam nadzieję, że będę dobrze przygotowany. Dzisiaj było tutaj naprawdę mega dużo ludzi. Przyjemne pojedynki. Twoje klimaty. Nie, chciałem po prostu pokazać swój style, a że wyszło, że wygrałem, to spoko, mega spoko. Widziałem, że twoje klimaty, coś pod Red Bull BC albo coś. Coś te okoliczne tematy. Także no, ja się jaram. Wszystkiego dobrego na drodze, żebyś dobrze przygotował. Żebyś się dobrze przygotował. Mamy to! Ale zadyma, stary! No, lepiej niż ja z vape'a. Co tu się dzieje? Maciek, gdzie jesteś? Maciek? Poczekaj. Morda! Gdzie jest Michał? Witam cię, człowieku. Po prostu uśmiech mi nie może zejść z japy. Nie może. Na scenę kategorii U18. Ale z was kombinatorzy! Miejsce trzecie. Nie za dużo tych sukcesów? Jeszcze nie, jeszcze trochę trzeba zdobyć. Dobra. Pierwsze reprezentant
excuse me. Hello. Hello, once again. What do you think about the level of Polish battles? It's really high. Right there. Yeah. Top 16 and quarterfinals was quite easy to judge, but semifinal and finals were really tough and close. It was hard to choose. It was a bit complicated, yeah? It's a bit harder to judge. Yeah? Sure, yeah. Yeah, when it's in the top, it's always close. So it's the small margins for who will take the victory. Mikołaj, jesteś wicemistrzem Polski. Na to wygląda. I jak się czujesz? Zmęczony. Ale zadowolony nawet. Nie do końca może, ale nie jest źle, nie jest źle. Miałeś szansę, by być trzeci raz reprezentantem finału w Red Bullu. Tak, trzeci mogło się udać, jednak troszkę pomyłek w finale, zmęczenie wyszło. No i trudno, ale cieszę się, że Kalaputa wygrał. Kolejny polski reprezentant na Red Bullu. Tak, kolejny nowy. Kolejny nowy, tak, o to mi chodziło dokładnie. Także może pokażę coś innego. Inny freestyle polski oczywiście, także może zaskoczy na tym Red Bullu. Dużo świeżości wniósł trochę, co nie? Dużo świeżości, troszkę inny styl, troszkę pod breaka. Aha. Ja gram zupełnie co innego, także zderzyły się dwa światy w finale. No i breaking wygrał jednak w tym momencie. Jaki jesteś wysoki, masakra. Ale teraz zbliżył się do mojego poziomu. Teraz powiedz może, jak ci się podoba organizacja turnieju? Luki chyba dobrą robotę zrobił, nie? Zrobił dobrą robotę, chyba jedne z lepszych mistrzostw Polski, tak mi się wydaje, na których byłem. Nie byłem na wszystkich, aczkolwiek mam jakieś porównanie do wcześniejszych edycji. No i myślę, że to była jedna z lepszych opcji, jak nie najlepsza nawet, tak szczerze mówiąc. Mi też się bardzo podobało. Daniel Mikołajek, wicemistrz Polski. Dziękuję ci. Dziękuję. I gratuluję. Dziękuję. Widzimy się za rok, żołeczki. Mamy tutaj wicemistrza Polski w kategorii U18, czyli poniżej 18 roku życia. Mikołaj, jesteś zadowolony? Jestem, no. Na te treningi, co były przed turniejem, to jest banan na twarzy. Powiedz, czy ta kategoria jest przydatna? Jest. Dlaczego? No po co? Jak nie ogarniasz jeszcze battle, nie, to możesz sobie wystartować w U18, pograć się fajnie. Spoko, ja się cieszę, wszyscy się cieszą, Dziadzik się cieszy. Mamy tu dobry przykład Maćka Lei, który rok temu chyba był mistrzem, nie chyba, tylko na pewno był mistrzem Polski w U18, w tym roku top 8 w battlach. Czy, no to idąc tym tropem, to może za rok coś zwalczysz w głównej kategorii? No, też o tym myślałem i pewnie wystartuję w battlach już, nie? Ile masz lat? 15 w listopadzie. 15, to jeszcze 3 razy możesz wziąć udział. No mogę, no, ale już trzeba się ogrywać w battlach seniorskich. Dobra, no to zostawiasz miejsce naszym widzom. Słyszycie? Macie miejsce. Mikołaj idzie do profesjonalnych battli. Dobra, dzięki Michał, Mikołaj. Kamilku. A, czekajcie, Kamil tu robi zdjęcie. Tutaj macie Asię. Pamiętacie ją z meetingu w Legnicy? Pamiętacie? To jest jedyna dziewczyna na tych mistrzostwach Polski. Czyli co? Czyli co? To jest mistrzyni Polski. Siema. Słuchaj, miałeś grupę śmierci. Tak, na mistrzostwach Polski. W grupie miałeś Leję. Majora oraz Roniego. No i niestety to wyglądało w taki sposób, że dwie osoby tylko mogły wyjść z grupy, a wszyscy zaprezentowali się naprawdę świetnie. Jakie są twoje odczucia? Poziom był naprawdę niesamowity. No, wiedziałem, że nie będzie łatwo. Liczyłem, że jeśli zrealizuję plan w 100%, to jest jakaś minimalna szansa, że wyjdę z tej grupy. No ale tak jak mówisz, no to tak naprawdę czwórka mogła wyjść do top 16 i coś działać tutaj. Niestety, no może za rok uda się coś lepiej. Nieszczęsny los. No. Ale rok temu grałeś właśnie w finale U18 z Maćkiem Leją. W półfinale. No i w tym roku znowu z nim w grupie. Czy jak porównujesz te dwie battle? Bo można powiedzieć, że w pewnym sensie mieliście battle. No powiedzmy, że już traktuję to jako El Clasico nasze takie. Nie no, chciałem się odgryźć, no ale jak zobaczyłem jego combo, no to troszkę szczęka mi opadła. Macie na przebitkach. No jeszcze no, troszkę trzeba czasu mi, żeby mieć jakiś podjazd do niego. No ale odgryzę się następnym razem. Ale po łapie, ty też masz niesamowity progres, myślę, że za rok
osiągniesz jeszcze więcej, więc dziękuję. Top 16. Tak jest! Dobra, to zapamiętajcie tę chwilę, będziemy mieć battle. Dobra, minuta. Dobra, mam minutę 30? Tak. To trzy wejścia freestyle'owe. Nie robimy kata. Czy trudno jest zorganizować Mistrzostwa Polski? Jest łatwo. Łatwo, tak. Jesteś zadowolony z tego, co zorganizowałeś? Nie jestem. No weź. Trudno jest zorganizować. Trzeba zrobić 13 tysięcy rzeczy na raz. Zapomina się o różnych rzeczach. Trzeba dobrać sobie bardzo fajnych ludzi od koordynacji i od tego, żeby pamiętać, co zrobić, czego nie robić. Trzeba znaleźć na to środki. Trzeba znaleźć ludzi, którzy są wspaniałymi organizatorami, tak jak tutaj gmina Kępice, i wspaniałymi partnerami, tak jak jest Red Bull i... No w sumie ja też jestem na logotypie. I właśnie w federacji, ale to już mówiłem właśnie o koordynatorach. I czy jestem, no jestem bardzo zadowolony, no kurde. No weźmy, porównajmy te turnieje wcześniej. No to jest zupełnie inny klimat. Nie mówię, że tamten był zły, tylko mówię, że ten jest bardzo dobry. A powiedz mi, jak tam z organizacją Mistrzostw Europy w Polsce? No na razie zero tematu. Zero tematu. Nie jestem w stanie nic powiedzieć. Może kiedyś właśnie w gminie Kępice zrobimy. Ale musielibyśmy znaleźć troszeczkę więcej tego, tak, więcej tej przestrzeni. Potrzeba, nie? Bo niestety, ale ta hala, w ogóle to jest hala Metalworks, właśnie właściciele tej firmy, pan Grabowski, on w ogóle udostępnił nam to miejsce za darmo. W ogóle to jest niesamowite i on nie chciał żadnej promocji. Dlatego mówimy, że to jest hala Metalworks, żeby ludzie wiedzieli, gdzie przyjechać. Bo tak naprawdę to nie chcieli, nie ma żadnego logotypu przecież. To jest niesamowite. Zobaczcie, jak dużo tutaj ludzie dają od siebie. To koniec Mistrzostw Polski. Zwycięzcą jest Kala Puta z Lublina. Po prostu trenujcie. Tak, po prostu trenujcie, ale nie wszystko naraz. Nie wszystko naraz. Koniec Mistrzostw Polski. Kala Puta wygrał. Światowe finały Red Bull Freestyle w Warszawie. Zapraszamy was. My tam będziemy. Ja mam niedaleko z Łodzi. Leja, chyba przyjedziesz, nie? Też, przyjadę. Z tobą planuję przyjechać. Ze mną, u mnie zanocujesz. Słuchajcie, pamiętajcie jednej bardzo ważnej rzeczy. Kondi, weź podpowiedz, o czym mają pamiętać. Bo mamy amnezję. Pamiętajcie, po prostu trenujcie. Kurde, fajna ta pinta, ale udało się. Lecę na Red Bulla. Maciek, to jest ten moment. Maciek będzie nas reprezentować na Red Bullu. Pokaż ten bilet! Pokaż ten bilet!